Dzień dobry. To jest druga część streszczenia naszej wczorajszej lekcji. No i na drugiej lekcji, podczas gdy na pierwszej badaliśmy to, co się dzieje z siłomierzem, kiedy bombkę zawieszoną na nim wypełnioną kulkami metalowymi, tak żeby tonęła, że tę bombkę zanurzymy w wodzie. Pokazaliśmy, że siłomierz ma mniejsze wskazania i że różnica tych wskazań pomiędzy wodą a pomiędzy wskazaniami w powietrzu i w wodzie wydaje się być uniwersalna, niezależnie od tego, ile w powietrzu ważył ten siłomierz, ile waży ten siłomierz. No i wpadliśmy na to, że ona zależy od objętości tej bombki, od objętości tego ciała, które jest zanurzone w wodzie, i że siła wyporu, którą woda działa na ciało, zależy od objętości tego ciała. To potem zrobiliśmy jeszcze takie badanie. Chcieliśmy sprawdzić, co się dzieje z tymi gramami, których zaczyna brakować na siłomierzu. Czy one gdzieś się odnajdują? No i po prostu pod słoik podłożyliśmy wagę kuchenną, a na siłomierzu, na statywie powiesiliśmy bloczek mały i przez sznurek mogliśmy opuszczać ten siłomierz razem z bombką, także on, bombka zanurzała się tylko trochę bardziej, aż w końcu cała się zanurzyła. No i notowaliśmy wskazania siłomierza i notowaliśmy wskazania wagi. No i tu jest teraz, można to wszystko przeczytać. Ja muszę uciekać. Oj, za bardzo też nie. Dobrze. No dobrze, to tak ucieknę. Widać było, że z dokładnością do tego, co do błędu pomiarowego tego siłomierza, który nie jest bardzo precyzyjnym urządzeniem, ta różnica wskazań pomiędzy wskazaniami w powietrzu i w wodzie odnajdowała się jako przyrost wagi na wadze kuchennej. No bo trzeba też powiedzieć, że postaraliśmy się o to, żeby wagę wytarować. To znaczy w momencie, kiedy siłomierz nie był zanurzony, to waga, pomimo że stał na niej słoik z wodą, wskazywała zero. No i widać tutaj, że to mniej więcej się zgadza. Jest jakiś problem z czwartym zespołem, gdzie ta różnica jest większa. Wydaje mi się, że może siłomierz nie był najlepszej jakości, coś tam się działo. No ale w pozostałych wypadkach wyraźnie widać, że tam z dokładnością do 5 gramów to te wartości się zgadzają. Prawda? No i jak to zrozumieć? Dlaczego, kiedy siłomierz wskazuje mniej, to waga wskazuje więcej? No, wróćmy z powrotem do tego naszego rysunku. No i tak jak mówiłem, to tę samą sytuację można odtworzyć, podtrzymując siłomierz ręką, tak? Wyjąć tą kulkę, przepraszam, podtrzymując bombkę ręką. Wyjąć bombkę z wody i podtrzymać ją ręką. No to skoro woda działa na bombkę siłą wyporu, podtrzymuje tę bombkę siłą wyporu, no to teraz oczywiście trudniej jest podtrzymać wodę, prawda? Bo ona nie tylko trzeba jej ciężar podtrzymać, ale także trzeba podtrzymać tę siłę, z którą woda podpiera bombkę, działa na bombkę, tę siłę wyporu, którą woda działa na bombkę pionowo do góry. No i oczywiście przez to trudniej jest podtrzymać słoikowi wodę, a kiedy słoik i wodę położymy na wadze, to okaże się, że waga też musi podtrzymać z większą siłą tą wodę stojącą w słoiku, która z kolei podtrzymuje bombkę. Bardzo fajne doświadczenie, pokażę to jeszcze raz.
te gramy, których zaczyna brakować tutaj, odnajdują się we wskazaniach wagi. Dziękuję.